Siemanko, pokażę solo kopiowanie, które jest już teraz tam parę dni, chyba 2 czy 3 dni już pokazywane, ale nie widziałem, żeby ktokolwiek pokazał na Xboxa tą metodę, a jednak jest mały szczegół, który się różni od PS4. Dlatego ja to pokażę dla Xboxa. Mi rano ziomeczek opcji podpowiedział, co trzeba zrobić, bo tak nawet szczególnie to się nie przyglądałem temu glitchowi. Podjąłem jedną próbę i też właśnie wisiałem w chmurach cały czas i więcej nie robiłem, no bo mi to aż tak niepotrzebne te kopie, ale już mówię, co potrzeba. Tak, mobilne centrum operacyjne. Według ceny motorek Fadzio, obojętnie jaki kup, mobilne. Tutaj motorek Fadzio albo LG, na początku może to cokolwiek. Ale najlepiej używać motorku Fadzio, bo są najtańsze, a najszybciej się je wzywa przez klub motocyklowy. Gdzieś w garażu, nie w siedzibie klubu, właśnie na ustawianych tych motorków Fadzio, które będą nam służyły jako pojazdy do straty. Ja tu akurat mam jednego tylko w siedzibie klubu, nie w siedzibie klubu, tylko sorry, w salonie gier. To jest jeden, nie potrzebuję więcej w siedzibie klubu. Zwróćcie uwagę, siedziba tu nie mam. No nie, nie mogą być te Fadzio, jeżeli używacie Fadzio, żeby one nie stały w siedzibie klubu. Teraz ta sprawa prosta. Sesja dla zaproszonych, bo tu to początek ustawiamy sobie obojętnie na której sesji. Ale odrodzenie, ostatnie miejsce, najlepiej robić to przy kasynie i ten nowy, ładny budynek z aktualizacji kasyna zmieni nam się za chwilę w ten stary. Z fabuły, czyli tak jak mamy wszystko ustawione, odrodzenie, ostatnie miejsce, zmieniamy strój, żeby wymusić zapis gry, dajemy start online i robimy to nie, że idziemy z fabuły na kreatora, tylko z sesji online idziemy na kreator. I tu jest tylko jeden taki myk, który się różni Xbox od PS4, że my musimy na Xboxie zrobić test nad. No po prostu przeprowadzi ten test translatora NAT. PlayStation tego nawet nie ma tam takiej opcji. Ale dobra, w kreatorze zjeżdżamy na sam dół, na powrót do Grand Theft Auto 5. Dajemy start. Online, zagraj w GTA Online, sesja dla zaproszonych. I teraz spamujemy cały czas, ażeby tam wszystko popotwierdzać. I PlayStation to spamuje X-a. Czyli spamuje teraz A. Opuszczanie kreatora i teraz kółko na środku Xboxa, ten znaczek Xboxa, start, ustawienia ogólne, ustawienia sieci, przetestuj typ translatora NAT. U mnie jest zamknięty akurat podwójny, no bo ja korzystam z innego routera, żeby mi tam działało na tym netkacie elegancko. Jak zrobimy ten test NAT, no to wracamy do gry i załaduje nas na sesję normalnie, a gdybyśmy nie zrobili tego NAT-a, to ja tu tylko jedną próbę wczoraj podjąłem i wisiałem w chmurach, aż dostałem komunikat, że przekroczono czas znajdowania sesji, a jednak ten NAT tutaj robi robotę i dzięki temu dołączymy na sesję dla zaproszonych bez żadnego problemu. No u mnie mówię, no tu jest stary router, kurwa, podwójny NAT, że trochę to trwa, kontynuuj. Wracamy do gry i mam na dole normalnie dołączanie do GTA Online. Załaduje mnie już z mapą z fabuły. Że ten Diamond Resort, kurde, kasyno całe, te nowoczesne zmieni się w to stare. Niestety, nie szukajcie, PJ nie ma. Ziomeczek opcji już to wczoraj obleciał pół mapy i nie ma PJ. Nie przenoszę się, szkoda, może by wyszedł z tego jaki Frozen, ale nie. To niestety tak nie działa. Jesteśmy tutaj i teraz tak jak widać, stare kasyno. Teraz wzywamy sobie duże pojazdy, mobilne centrum operacyjne, wezwij. I żeby tak zrobić kopię, mobilne musi stać tak ustawione, żeby była animacja wjazdu do niego. A żeby zamienić i zapisać kopię, to musimy je tak ustawić, żeby tej animacji nie było. Dobra, mamy mobilne, wzywamy pojazd, który chcemy kopiować.
Easy Shock. No to najlepiej się sprzedaje. Ja tu akurat mam za takie Easy bez tego granatnika z tyłu. Polecam wam go założyć, bo wtedy jest znacznie droższa kopia. A że Fadzio na straty w mobilnym już pokazywałem, no to teraz wystarczy tylko podjechać. Zobaczcie, tu mam puste tablice, kopiowanie nie wymaga tych tablic iFruta. Podjeżdżamy, dajemy dipad w prawo, tylko niech zniknie to, żeby rozstawić minę. Dajemy dipad w prawo, potwierdzamy komunikat. Była animacja taka, że wjeżdżam. Chwilę, tu będzie czarny ekran, będzie mieliło. Zrespi nas na mapę i albo sami zaliczymy zgona, albo po prostu przez interakcję będziemy musieli się zabić. No zobaczcie, mapa mi się kręci dookoła, mnie nie widać. No, otwieram interakcję, zabij się. To już jest kopia, ale jeszcze nie 100%. Teraz trzeba ją zapisać. Gdzie to mnie tu wywaliło? Tu jest taki problem właśnie, że te nasze mobilne czasami to potrafi tak skakać, że już się nie da nic z nim zrobić. Trzeba będzie je odesłać z powrotem i wezwać jeszcze raz. Jeżeli tak jak moje, no nie tańczy elegancko, no to jest dobrze. To już jest połowa sukcesu. I teraz, żeby zapisać kopię, to mobilne musimy tak ustawić, żeby nie było tej animacji wjeżdżania do niego. Cofamy tyłem gdzieś tu pod ten płotek. Jak najbliżej, ale tak, żeby się świeciło to niebieskie kółko. Myślę, że starczy, ale jeszcze póki się świeci, to sobie cofam. Dobra, stypnie. Tu już mi się klapa nie otworzy. No to jest nasza kopia, ale jeszcze nie jest zapisana. Gdybym teraz kliknął odeślij pojazd, no to z powrotem by się to zmieniło w Fadzie. Teraz podjeżdżamy z tyłu pod mobilkę. Dajemy dipad w prawo. Zrespi nas z powrotem tutaj na zewnątrz. I to już jest zapisana kopia. Można ją odesłać do mobilki, przez klub motocyklowy wezwać kolejne Fadzio na straty, czyli prezydent klubu zwróć, prezydent klubu, no i wzywam te Fadzio. Ja mam tylko jedno, to bęk. Mobilkę zostawiamy jeszcze tak, żeby się ta klapa nie otwierała. Podjeżdżamy z tyłu, dipad w prawo, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdu. Jeszcze nawet tu zadzwonię. Chociaż dzwoniłem wcześniej, ale pokażę. Garaż Salomon Gier. Dwa Easy, no i Fadzio, które teraz wezwałem, które na nim siedzę. No to teraz pakujemy Fadzio do mobilki. Potwierdzamy ten komunikat. Respina znowu na zewnątrz, znowu na naszym Fadzio, ale ono już jest zapisane w mobilnym jako pojazd na straty. No to go odsyłamy, wzywamy znowu pojazd do kopiowania. Odjeżdżamy mobilnym tak, żeby była ta animacja wjazdu. Wjeżdżamy, respina na zewnątrz, zabijamy się albo nas samo zabija. Cofamy tak, żeby zablokować. I mamy kolejną kopię. Prezydent klubu to mogę zwrócić. Mechanik. Mechanik tu i tu pokażę, że to Easy skopiowane z mobilnego przeniosło się do salonu gier i mam już 3, a tu wzywam to, które będę kopiował znowu i mogę sobie zrobić kolejną kopię, ale tutaj muszę już ustawić mobilne tak, żeby była ta animacja wjazdu. I kawałek do przodu i wystarczy. Podjeżdżamy dalej, jak zniknie ta mina w prawo. Dipad w prawo, potwierdzamy. Była animacja taka króciutka, ale była.
I o to chodzi. Teraz robimy kopię, żeby ją zapisać, trzeba cofnąć tak, żeby nie było tej animacji. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Zabij się za 56 sekund. No może samo mnie za chwilę zabije. No niestety muszę poczekać. Za szybko to poszło. No i mówię, no czasami te mobilne po tym właśnie myku, jak się tu zabijemy, zresztą już widzę na minimapce, no już gdzieś jest kurwa na drodze. Trzeba będzie czasami je odesłać do bunkra i wezwać z powrotem jeszcze raz. No ja tu w tym przypadku będę musiał chyba to zrobić, bo wątpię, żebym nie wsiadł na z parkingu już na miasto poleciało. Ale zabić. No także to jest metoda dla Xboxa, ratuje nas tutaj w tej sytuacji ten test translatora nad PlayStation, wcale takiej opcji nie ma, nie musi tego robić. Tym się to różni, a cała reszta wykonywana jest tak samo. Do opcji go wkleję link w opisie, czy przypnę w komentarzu, także będziecie widzieli, jak to się robi na Playu, chociaż się tak już pewnie większość z Was to widziała wczoraj, czy przedwczoraj nawet, a ja tam się tam nie palę za bardzo z tym, że mi się nie śpieszy. Ale chociaż pokazuję na Xboxa to, co się da zrobić, albo większość jest i tak pokazywana na PlayStation. Kurde, teraz je dałem. Sorry, że film długi, ale gadam prosto do nagrywarki, nie chce mi się tam edytować tego. O dobra, złapię najpierw mobilne, to sobie tam podjadę. Uspokoiło się, nie trzeba odsyłać. Wystarczy. No i teraz, żeby to zapisać, trzeba, mówię, mobilne ustawić tak, żeby nie było animacji wjeżdżania. Ale wsiądę z daleka. D-pad w prawo, nie było animacji, tylko od razu czarny ekran, respi mnie na zewnątrz i to już jest zapisana kupa. No i żeby przepchnąć, no to trzeba odesłać, wezwać kolejne fadzie. No ja już tego nie robię, bo nie potrzebuję tyle tych kopii. To by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmiku. Elo.